O matko. Chyba będę musiał. Faktycznie czuję, że. Kurde, zjechałem całkowicie. To witajcie w kolejnym odcinku z This World of Mine. Mój najlepszy zbieracz Marko zmarł, ponieważ jakiś wariat w kościele zaczął go dźgać nożem. Tak po prostu. Bo wszedł do pokojów tych mieszkalnych. Nawet nie użyłem broni niczego, a zaczął mi dźgać. Tak po prostu, se. A jak ja mam walczyć z pustymi rękami przeciwko gościu, który ma nóż? No. I tak jak widać, już zaczyna się zjeżdżać wszystko w dół. Możecie otworzyć drzwi, nie mam złych zamiarów, ta. Jasny gwint. Świetnie. Chciałem po prostu zobaczyć, jaka jest nowa lokacja. I wszystko po prostu wzięło w łeb. Na razie nie jesteśmy w stanie takim jak na przykład, że wszyscy nagle są kurde na tyle załamani, że już nie mogą cokolwiek robić. A co nie zmienia faktu, i tak jesteśmy w tyłku. Cieszę się, że to nie byłem ja. Ten zero sympatii, mimo że niby ponoć byliście kolegami od zawsze. Kurde blać. Normalnie. I co teraz ja mogę zrobić? Marko był moim jako takim najlepszym rzutnym, biegaczem, wszystko te. Miał największy ekwipunek, wszystko. Kurde, ile to jeszcze będzie trwać? Te motywowanie go. Ach, cholera jasna. Musimy zobaczyć, co ten koleś chce. A jak się czasami rzuci, kurde, z nożem, to się chyba wścieknę po prostu. Ale cóż, tak jak mówiłem, nie mam doświadczenia dużego z tą grą. Więc najlepiej było po prostu się trzymać z dala od tych ludzi i tyle. A tak to. Nazywam się Marin, prowadziłem kiedyś zakład naprawczy, ale spłonął. Nie mam do czego wracać, mogę tu z wami zostać. Umiem używać wielkich narzędzi. Jeśli macie jakiś złom, mogę wykorzystać, by trochę poprawić warunki lokalu. No i patrzcie. Ostatnio mówiłem o dodatkowym kolesiu i teraz mamy. Złota rączka. Nawet. Jakiś majster. Tylko kurde, nie mam materiałów, bo wszystkie zostały z Marko. A tamten koleś go zadźgał. I chyba, nie wiem, kurde, czy. Nie wiem, co teraz robić, tak naprawdę. Gdyby to była jakaś inna gra i gdybym nie miał tylko ograniczonej liczby tych, to bym prawdopodobnie rzucił się na ten, na kościół i zadźgał tego gościa, co go zadźgał. No ale tak. Tutaj trzeba robić wszystko rozważnie, i to jest kurde ten majster. Szlak by to. Normalnie. Teraz naprawdę nie mam co tu zrobić. Jeszcze nawet jak nas kurde zaatakowali w nocy, odebrali nam jeden kawałek mięsa i plus tego jeszcze chyba wodę trochę. Więc. Genialnie. I obaj są ranni. Jedyne co mogę, to ich opatrzeć. Jako tako. Nie no, naprawdę już zaczynam się głęboko zastanawiać nad tym, żeby nie zrobić nalot na ten kościół i kurde zadźgać tego kolesia.
Ale kurde, nalot można robić tylko w jedną osobę, a nie w kilka. I to też jest kurde potem problem, jak już czasami coś nie wyjdzie. Mać. Bere, bere, bere. O, już noc jest. Świetnie. Najwięcej ma Paweł. Dzień temu, 4 dni temu. Ruiny już są przeszukane. Supermarket. Ruiny. Mać. Ty czuwaj, ty pójdziesz, odwiedź ruiny, materiałów trochę zwierz. Cholera jasna. Teraz to wszystko po prostu idzie w łeb. Dosłownie w łeb. Fak, fak. Faktem nie zwracałem dość dużo uwagi na to, co tamten koleś gadał. Bo myślałem, że jak już ksiądz jest mile nastawiony, to cała reszta też będzie mile nastawiona, ale nie. Znalazł się taki jeden, co to nagle dostał instynktu zwierzęcego i zaczął mordować ludzi. Bo byli skądś tam. To mogę wziąć, to muszę zostawić. Jeszcze jedna skrzynka i drewno się przyda. Czy tutaj jeszcze jest wystarczająco dużo materiałów na to? Książka, amunicja, nie. Czyli 8 dnia się pojawia nowa osoba. Jeśli przetrwasz do 8 dnia, jest dobrze, a potem się zaczyna pewnie w łeb wszystko brać. Jeszcze na dodatek Paweł już jest ten ranny. Plus o, kurde, i nawet nie zauważyłem, że są bardzo głodni. Cholera jasna. Dobra. Zobaczę jeszcze, jaki jest ich stan teraz. I najwyżej. Zrobiliśmy trochę tego. Kolejny palacz? Kawosz. Jeszcze lepiej. Mamy kawoszy, mamy tych palaczy. Że jeszcze nie ma osób, które są uzależnione od alkoholu. To już byłoby delikatnie już. Tak, chciałbyś pomóc, ale... Jedną książkę zostawimy.
Wykorzystałem potem jeszcze jedno drewno. A, nie mamy wody. Fajnie. Pięknie. Wręcz cudownie, powiem, że... Może w sumie mógł to pan złota rączka zrobić, może to jakoś, nie wiem, przyspiesza jego te... Przyspiesza pracę czy coś. Cholera strzeliła tego kolesia we w tym kościele. Pół godziny. Pół godzina. A, nie mamy jeszcze ten. Dzieciaki? Nie, dobra. Ty zostań. Ty podejdź. Jak się woda zrobi, to wtedy będziemy mogli obiad robić. No. Jedzenia, kawy. Kilka dni temu ktoś z tej dzielnicy ukradł zapasy z zasobnika za pomocą humanitarną. Są one niezwykle ważne. Wyznaczaliśmy nagrodę dla osoby, która pomoże wskazać sprawcę kradzieży. Dotarły do nas informacje, że jeden z waszych sąsiadów węszył przy zasobniku. Co daje nam podstawy twierdząc, że to on je zabrał. Czy możecie potwierdzić nasze przypuszczenia? Jak nam ten, to do mam papierosy, jedzenie i kawę. A jeżeli nie, no to tamten może czasami przyjść i przynieść jeszcze więcej materiałów. Więc... nie. Pamiętajcie, że wyznaczono nagrodę. Wasza sprawa. Marudzą i marudzą. W sumie teraz to już nawet mnie kipisz interesuje, co się stanie. Tak naprawdę. A jednak to nie były wtedy też dzieci, więc... Nie wiem, czemu mi przeszło na myśl, że dzieci, czy coś. Trzeba zrobić piecyk. Gdzieś postawić. Żeby ocieplić całą tą chatę. Bo już powoli zaczynają się robić zimno. Jest zaledwie plus 15. Nalij szybciej. Woda. Jak będziemy mieli wodę, to wtedy będziemy mogli zrobić obiad. O. Dobra. Teraz Boryś, zrób nam tutaj obiad porządny. Dobra. A, nie mamy ognia, nie mamy nic, co mógłbym, czym mógłbym przypalić w piecu. Teraz będę się pluł w brodę, że kurde, że zbombałem tą całą akcję z kościołem. No cóż, to prawda.
Jedną zrobimy z drewna. Paweł już jest bardzo zmęczony, Bruno jest tylko głodny, więc w razie czego to można go wysłać na te. Marin jest zaledwo trochę. No dobra. Boryś, ty dorzuć, ten Bruno, ty dorzuć. Okej, nigdy nie jest gorzej. No, no tak, jest. Niestety chyba zaraz i tak będzie przez dłuższy czas. Dobra. No i mamy plus 18 stopni. O 3 stopnie wyżej, 19 aż. Więc raczej zimna nie umrą. Dobra. Kurde, ale mnie kusi ten kościół. Tylko nie mam materiału, wszystkie materiały zostały z tym, z Marko, który niestety leży gdzieś tam. O, tak. Nie mam, kurde, żadnej innej broni, tylko nóż do obrony w razie czego. No i zobaczymy. Zobaczmy, co się stanie. Jeśli tamten palan mnie znowu zacznie atakować, to wtedy no już trzeba będzie walczyć ze swoim tym. No a ksiądz nie zareagował ani trochę na to, że kurde zamordowano człowieka, nie? Jasne, pewnie gdzieś tutaj teraz leży jego ciało. Tak jest, wynocha. Ty wiesz, jaką mam ochotę cię zadźgać? Za to, co zrobiłeś, Marko? Nie mogę nic zrobić tutaj teraz. Nie mam sprzęt, wszystko mi został tam z tym, z ciałem Marko. I tyle. Żarcie, wszystko jest tutaj ten. A ciało pewnie gdzieś tu leży. Jeśli w ogóle jest coś takiego jak ciało, odzyskiwanie ciał. No, cały czas gada, że teren zamknięty. W sumie pewnie dlatego nie zauważyłem, nie usłyszałem tego. Zlazłem na dół, wziąłem materiały i kurde, dlatego mnie zaczął atakować. No, to w sumie to jest moja wina. No ale co ja za to mogę? Zobaczmy, tędy mogę też wejść? A mogę, miło. Chociaż coś. Same śmieci. Gruzowisko. Tutaj jakieś rzeczy są. Też nic. To miło. Dobra, wyrwimy tutaj też, żeby było krótsze przejście. I tu co jest? Kurde, coraz więcej gruzowisk. Tu gruzowisko, tam gruzowisko, wszędzie gruzowiska. Ciekawe, co tutaj jest? Papieros. Jakieś trochę części. Tere, tere.
Coś tu jest. Znaczy, ktoś tu jest. Oho. Ta, nie bój się, ja się tylko rozglądam. Dobrze, że wziąłem ten nóż. Przynajmniej tym razem nie wezmą mnie z zaskoczenia. Kraty. Na szaf tutaj w tym leżą. O, czyli najciekawsze rzeczy pewnie będą za kratami, nie? O, czekaj, coś jest. Tu jest zablokowane. Nie mogę wejść na górę, bo jest jakiś boiler leży, czy szafa, czy coś. Diabli wiedzą. Na samym środku tego. Tutaj już jest od razu wyjście. Tutaj coś jest, tylko... Kurde, musimy się przez coś, przez to przygryźć, ale... Ten... Ja wiem, że przydałaby się łopata, no ale... No cóż... Łe kurde, nie spojrzałem. No, za chwilę trzeba będzie zakończyć. Znaczy już trzeba zakończyć. Kurde, popełniłem gigantyczny błąd, wychodzę tym markiem. Te, bo teraz te całe materiały zostały u tego zasrańca, co go zadźgały i tyle. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie i cześć.